Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Kuba i witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. A tym razem znajdujemy się już, jak widzicie, na mapie nie oryginalnej, tylko znajdujemy się na gospodarstwie. Jeżeli starsi widzowie pamiętają, to wiedzą, jak ta mapa się nazywa. A jeżeli są nowi, no to ja wam mówię, Reńska Wieś, robiona w farmingu 17, ale potem zakończona niepowodzeniem, bo brak weny chyba jakieś tam było w 17. Ale jako jest 19, no to postanowiłem je przerzucić. Udało się przerzucić teren, udało się przerzucić budynki, udało się podmienić praktycznie już wszystkie drzewa jednym kliknięciem tak naprawdę. Tam już nic nie ma jeszcze. Tutaj jeszcze te drzewa takie love poly, które widzicie przede mną, są do wywalenia, do podmiany ewentualnie. Tutaj już wszystkie choinki podmieniłem na oryginalne 19-kowe, wszystkie drzewa są 19-kowe, krzaki są te do zaorania, jak widzicie, uginają się ładnie pod nogami. No i gospodarstwo takie identyczne, nic nie zmienione przeze mnie, jak było. No i takie krótkie odcinki będę z tego nagrywał i to nie będzie żadna seria typu realne granie i tak dalej, tylko bardziej to będzie seria, powiedzmy, z testowania mapy, z pokazywania wam postępów i no wiecie, tak sobie opograć na polskiej mapce na razie i pokazać wam, jak to tam wygląda wszystko, ile tam zrobiłem przez ostatni czas i tak dalej, i tak dalej. Tu już parę pól namalowałem, zresztą zaraz wam pokażę, tylko dajcie mi chwilkę, może skosimy sobie te pole. Tak, o, że na sam początek rozkładamy kombajn. I proszę ja was bardzo, kosimy sobie. Pól już zrobiłem, patrzcie. Wszystko to, co jest pomalowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Czekaj, pomyliłem się. Dwa, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. 19 pól plus łąki, no to tam około 25 sztuk już mamy. To jeszcze wam chciałem powiedzieć. Serki, ale jakoś mnie chrypa złapała. Aha, chciałem wam powiedzieć, że będą, na razie nie ma kupowanych tych obszarów całych, jak wiecie, jak to tam jest w oryginalnych, to na razie nic nie ma. Serki, musiałem zrobić krótkie cięcie, bo skończyło mi się miejsce na dysku, ale to już nieważne. Także mówiłem o tym, że na oryginalnej mapie są te kupowane obszary, tu jeszcze tego nie ma, no i że tak powiem, będzie na pewno, tylko jeszcze zastanawiam się, jak to zrobię, bo będzie dużo tych pól, bo tu będzie około 300 pól, więc zrobię albo tak, że obszar będzie obejmował kilka pól, po nie wiem, 3, 2, 1, im więcej, tym drożej na pewno, albo nie wiem, 2 i łąkę, albo 3 i łąkę, zobaczymy, jak to będzie. I zastanawiam się też jeszcze, jak zrobimy zwierzęta, bo jak wiecie, teraz zwierzęta są kupowane, kupowane są w placeable menu gry. Nie maluje się ich już na mapie, nawet nie ma tej funkcji do pomalowania tych, tych jakby zwierząt, tego obszaru, po którym one chodzą, czy coś takiego. Więc liczymy na jakąś, nie wiem, poprawkę, albo nie poprawkę, tylko jakaś może łatkę od strony Giantsa, że oni nam to udostępnią, jakoś triggery i te malowanie, czy jakiegoś nowego Giantsa, albo albo nie wiem, no kurczę, albo będziemy musieli robić po prostu obory takie swoje i wtedy robić te obszary, obszary no dla krów, co nie, kupowane, no bo inaczej nie da rady. Inaczej nie da rady, ponieważ no patrzcie, zrobię taką mapę polską i dam oryginalny, i dam oryginalne pastwisko, które wygląda tak mniej więcej. Które wygląda mniej więcej tak. No, dla krów. No i jak to będzie wyglądać na takiej polskiej mapie? No właśnie. Więc, no kurczę, to będzie słabe, ale to jest do ogarnięcia, zanim dokończę mapę wizualnie i zabiorę się za poprawianie błędów i poprawienie błędów i robienie jej tak funkcjonalności, to myślę, że coś tam wymyślę, albo już coś wyjdzie, jakiś mądry modmaker coś zrobi, albo mądry Giants Editor coś sam od siebie wyda, znaczy Giants Editor,
Giants, ogólnie w sensie ludzie z farminga, którzy tworzyli tę grę, może coś nam wydadzą, no bo tak to trochę się mija z celem robienia mapy, która nie będzie miała krów i tak dalej, no a jednak to takie oryginalne stawiać na takiej mapie polskiej z takim klimatem już naszym, że tak powiem, jak zawsze, to też słabe trochę. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć o tej mapie? Mapę pamiętacie, większość ludzi pamięta na pewno. Na razie chodzi na stałych 60 FPS-ach, drzew jest dużo, w ogóle farming ma dobrą optymalizację, więc to jest na plus jakby. No i naprawdę mapa ma klimat jeszcze chyba lepszy niż w 17, na tych drzewach farmingowych z 19 i na odpowiedniej porze dnia na przykład, to naprawdę wygląda świetnie. Jestem zadowolony z efektu, dlatego będę ją kontynuował, powolutku do celu dojdziemy. A będę sobie też powoli nagrywał też odcineczki. Ogólnie zapomniałem powiedzieć na początku, ale jakby ktoś chciał ze mną pograć na multi na odcinku, to wbijcie na fanpage i napiszcie mi wiadomość, że chcecie, macie, jak macie mikrofon i dostęp do internetu takiego lepszego troszkę, no to robię serię z widzami, tak jak już pierwszy odcinek widzieliście może, albo i nie. Także wejdźcie tam na kanał i zobaczcie. No i jakby ktoś chciał zagrać na multi, to zapraszam bardzo serdecznie. Tym bardziej na odcinku, więc jeśli ktoś jest też youtuberem takim farmingowym, początkującym, no to będzie też jako troszkę reklama, bo oczywiście podamy kanał i tak dalej, albo jak macie jakiś fanpage, więc zapraszam do grania. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? Dużo będzie pracy, no niby zostało pomalować same pola. Znaczy, żeby dojść do wersji początkowej, ale dużo, dużo jeszcze jest roboty. Próbowałem przenieść pola, ogólnie teraz farming zmienił na GDM chyba rozszerzenie i jeżeli się... Nie, chyba tam było GDM i plik od pól GDM, jeżeli się przerzuci zwyczajnie, po prostu skopiuje i się podmieni nazwę do 19, to wywala błędy, a jeżeli się... Można było też zrobić tak, że po prostu zmieniało się ten pliczek na PNG, pliczek GRL, no chyba, zmieniało się na PNG i zmieniało się potem w XML-u też na PNG, to wtedy wypierdziela też crasha. Także nie dało się, dlatego maluję od nowa, już jestem na dobrej drodze, także nie ma co się przejmować, zawsze dojdziemy do tej wersji, że tak powiem, startowej, na której skończyliśmy w farmingu 17. O i tak powolutku będziemy sobie robić na pewno na plus wożenie mleka, bo tu zrobiłem mleczarnię, gdzie w 17 nie było mleka, tutaj się przyda mleczarnia. No i w ogóle tak ta mapa jest spoko, bo teraz te kilka gospodarstw, na których można grać na multi, na pewno się przyda, bo będziemy mogli na przykład sobie wejść z chłopakami i zagrać sobie na cztery gospodarstwa, cztery różne zwierzęta, cztery różne gospodarstwa, cztery różne konta, cztery różne... No wszystko jest w sumie różne, oddzielne wszystko jest, dosłownie. Sprzedaż zboża już nie leci na konto tego, kto hostuje grę, tylko po prostu leci na konto twoje, no nie? I to jest super. Także jak najbardziej to na plus. No i będziemy jakieś tam wymyślać fajne rzeczy, żeby was jak najbardziej zaciekawić, chociaż na razie ta aktywność na tym farmingu, ona była przed premierą, jak ludzie mieli grę, ja nie miałem transferu, więc nie dało się streamować. Potem troszeczkę spadała, wczoraj była fajna na robieniu mapy, dzisiaj znowu była słaba, takie no to nie wiadomo. Ludzie się nacieszą, dopiero będziecie pewnie to oglądać, bo sami też chcecie pograć, rozumiem to wszystko, dlatego taki odcineczek krótki. Skoszenia wam nagrywam, a ciekawe jeszcze swoją drogą, czy będziemy mieli chociaż zbiornik pełen, żeby wysypać, ale wątpię. Ale wątpię szczerze, no i co, jeszcze mam dla was trzy vlogi do wrzucenia, których nie wrzuciłem jeszcze, nie zrenderowałem, bo jakoś tak nie było czasu, weny, znaczy czas był, ale weny nie było na montowanie tych vlogów.
No i ten internet nieszczęsny, niestety mam za mało limitu naprawdę, jeżeli siedzę ja, siostra i tam czasem mama z tatą posiedzą sobie na necie, no to przeważnie no to ja z siostrą korzystamy z tego, no to 3 tygodnie, nawet nie całe, bo zawsze 9-10 dni jesteśmy bez internetu tak naprawdę, bo internet 60 na sekundę to jest masakra. Orange ogólnie ma taką taryfę, że LTE bez limitu, co okazuje się potem, że te ich bez limitu to jest limit 100 giga, więc jeżeli wykorzystam 60 giga, to potem limit mam 100 giga nielimitowanego internetu, przypominam, nielimitowanego, jest limit 100 giga, czajcie to? I potem zwalnia net, także no, pozdro 600. Nic nie poradzimy, no to niestety trzeba się przemęcić jeszcze 2 miesiące, no, w lutym, nie, na początku lutego albo na końcu stycznia będę mógł podpisać kolejną umowę, więc powiększę sobie ten limit transferu, żeby było, wiecie, żeby było w miarę ogarnięte. No bo jednak, kurczę, streamuję przez 3 tygodnie, potem mam 10 dni przerwy, to też jest takie słabe, bo ani nagrać multi, ani nagrać, ani zrobić live'a, ani nagrać, w sumie nic nie mogę. Także no niestety, musimy się jeszcze troszkę przemęczyć. Będę się starał w te przerwy, których nie mam transferu, nagrywać po prostu odcinki same, bez jakiegoś tam streamowania większego. No i będę się starał też jakoś tą aktywność teraz utrzymać większą. Tak chociaż odcinek co drugi dzień, żeby wpadł na kanał. No i z tymi widzami, jakbyście chcieli, no to tak naprawdę wszystko w waszych rękach ta seria, bo jak nie będę miał z widzami nagrywania, to nie będzie tej serii praktycznie, tylko będę sobie sam nagrywał. Chcę to realną serię z widzami pociągnąć do końca tego farminga, nie? Przez 2 lata robić tego gospod, dlatego założyłem go na trudnym poziomie, żeby było bardzo trudno zagrać. I chcę z widzami właśnie stworzyć takie fajne gospodarstwo. Na cały okres tego FS19, żeby ten save był. Robię sobie co jakiś czas zawsze kopię, żeby się nie usunęło nic, wrzucam na chmurę i tyle. Dobra. To co? Ja zgaszę tego pięknego New Hollanda. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku z tej mapki. Może też w międzyczasie zrobię wam jakąś mikromapę do wydania, ale to też wątpię, bo... No zobaczymy zresztą. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię. Napiszcie w komentarzu, a ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanko. Zostawcie suba, dzwoneczek i na razie, cześć, pa!